Hejka, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na kolejną część Mierzymy. Mierzymy jesienne swetry z H&M-u. Słuchajcie, chyba tą sieciówkę wszyscy dobrze znamy. Bardzo często wybieramy się na zakupy właśnie do H&M-u. Łatwo dostępne zakupy przez aplikację. Naprawdę super opcja, darmowe zwroty. Ja bardzo często korzystam, nawet jak coś się nie spodoba, to możecie zwrócić i pieniążki Wam zaraz naprawdę momentalnie przelewają na konto. Ja bardzo lubię robić zakupy właśnie w H&M-ie, a szczególnie online. To nie jest oczywiście film sponsorowany, żeby nie było. Po prostu bardzo lubię robić zakupy w tym sklepie. Stąd nie mogło go po prostu zabraknąć w kolejnej części Mierzymy. Pierwsza część Mierzymy z Zary wywołała spore kontrowersje. Druga z Reserved bardzo Wam się podobała, więc osoby, które jeszcze nie widziały poprzednich części, tutaj i w opisie będziecie mieć odnośniki do poprzednich dwóch części Mierzymy. Tak jak mówię, no, dzisiaj H&M, myślę, że znajdą te sweterki swoich zwolenników, ale i przeciwników. Chociaż kolekcja jesienna w H&M-ie bardziej podobała mi się rok temu i nawet jak powkładałam sobie do koszyka sweterki, które jeszcze były, wiecie, w sierpniu, we wrześniu na stronie, to były takie, myślę, że ubiegłoroczne kolekcje jesień-zima, szybko zniknęły, nim się spojrzałam, wiecie, już były niedostępne i teraz nie pojawiają się ponownie i nie mogę znaleźć znowu tak fajnych sweterów, jak były. Może się jeszcze pojawią, natomiast no zobaczymy, co tutaj Wam się spodoba, czy może nic, najgorzej. Czyżby powtórka z rozrywki? Nie, no mam nadzieję, że nie. Nie będzie tak źle. Ja już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynajmy. Pierwszym sweterkiem, jaki chcę Wam pokazać, to jest taki totalny basic. I powiem Wam, że teraz w H&M jest głównie widziałam basiki totalne. Takie naprawdę bardzo, bardzo bezpieczne fasony, kolory i taki też kupiłam. Myślę, że wielu z Was spodoba się, bo jest po prostu bardzo uniwersalny dla różnych typów urody, różnych typów figur. Także naprawdę coś fajnego. Jest to taki długi sweterek. Zobaczcie, w kolorze szarym. Takim szarym, trochę brudnym, jak widzicie. Jest to rozmiar M. Ja w H&M ogólnie noszę rozmiar M i skład tego sweterka to 41% akryl, 4% wełna, 3% elastan i 52% poliester. Także taki skład mamy. Tutaj jest adnotacja, że pierzemy w 30 stopniach ręcznie, więc już wiemy, że nie pierzemy tego swetra w pralce, chociaż ja i tak wszystko kładam do pralki, a potem się dziwię, że jest zniszczone. Także nie popełniajcie moich błędów. Sweterek jest leciutki, chociaż naprawdę dosyć długi, to bardzo lekki, a mi nie pozostało nic innego, jak po prostu go dla Was przymierzyć. I moi drodzy, sweterek prezentuje się tak. Jest on przed kolanko. Mam nadzieję, że to jakoś zobaczycie. Jest on przed kolanko i słuchajcie, no na pewno to nie jest sweter, który będzie nas wyszczuplał, wysmuklał, bo jednak jest taki, wiecie, bardzo luźny, nie ma żadnego paseczka, ale to nie problem. Jest w takim kolorze, że bardzo łatwo będzie nam wybrać coś ze swoich szaf i po prostu go przewiązać. Co jest fajne, to taki delikatnie zwężany, zobaczcie, rękawek, dosyć długo to zwężenie tutaj jest, co dodaje takiej smukłości tym rękawom, które są dosyć szerokie. Bardzo miły, nie gryzące, mam teraz na gołej skórze, bardzo przyjemny, leciutki, nie macie takiego wrażenia, że zaraz się przegrzejecie w nim. Przyjemny, ale mam takie wrażenie, że nie zgrzeje nas mocno i ja lubię jednak te swetry takie mięsiste i grube. Ten taki nie jest. Stąd, słuchajcie, moja ocena w skali od 1 do 10 to myślę, że takie spokojne 8, bo naprawdę nie ma się czego uczepić, oprócz tego, że mógłby być bardziej mięsisty, ale i tak jest naprawdę całkiem w porządku. A Wy jak go oceniacie?
Drugi sweterek, który dla Was przygotowałam, to jest taki sweterek mięsisty, grubo taki pleciony, ale krótki z kolei. Przeciwieństwo. Ma tutaj trzy guziczki, takie fajne w kolorach naturalnych, grube i porządne. Sweterek jest naprawdę gruby i mięsisty, tak jak powiedziałam. Tył tutaj jest tak ciekawie wykonany, bym powiedziała, bo nie jest tak standardowo wykończony, tylko taką fałkę. Rozmiar M to znowu mój rozmiar tego swetra. Zobaczmy jego skład. Myślę, że w ogóle fajnie będzie wyglądał do jeansów. Ja teraz jeansów nie mam. O, guzik dodatkowy. Również bierzemy go w 40 teraz z kolei stopniach. Ręcznie. Skład to 60% bawełna i 40% akryl, więc taki prosty skład. Czuć bawełnę, bo jest miękki, przyjemny, nie jest gryzący, nie jest jakiś tam drapiący. No jestem ciekawa, jak będzie się prezentował na mnie, więc mierzymy. I moi kochani, mam już na sobie ten sweterek. Konieczne tu będzie wciągnięcie sobie, wiecie, tej spodniej koszulki. W gacie, zdecydowanie, zdecydowanie. Jeżeli mowa o tak krótkich swetrach, lepiej jak nic spod nich nie wystaje. Sweterek jest, jak widzicie, długości to taki totalnie w pępek, totalnie w pępek. Ja mam 1,71 m, więc tak to się u mnie prezentuje. Guziczki, tak jak mówiłam, grube. Przez to, że te dziurki są bardzo ciasne, nie będzie on się tak nam brzydko tutaj rozchodził, wiecie, tak jak niektóre swetry się rozłażą na biuście na przykład. Długość rękawów, nie muszę Wam mówić, że zupełnie nie moja. Nie lubię takich krótkich rękawków, ja lubię właśnie tak. No, ten sweterek cały jest bardzo, jak to się mówi, krótki, ale do jeansów będzie się naprawdę fajnie prezentował. I zaraz jeszcze nie wspomniałam chyba, ale ceny będą się Wam pojawiać tutaj, jak zauważyliście, przy pierwszym swetrze na dole. Były one te sweterki w promocji, bo ponieważ miałam jakiś jeszcze kod dla klubowiczów, więc wyszły naprawdę fajnej cenie. Wiem, że zapłaciłam nieco ponad 200 zł za trzy swetry, więc rewelacja, porównując poprzednie mierzymy, gdzie płaciłam prawie 500 zł, naprawdę bez malutka za trzy swetry i w jednym i w drugim przypadku, także to jest super cena. Możecie mieć za 200 zł, zobaczcie, chyba 232 zł zapłaciłam dokładnie, tak mi się zdaje. Za te trzy swetry to jest rewelacyjna cena, ale dalej o tym sweterku. No, biorąc pod uwagę skład, jest naprawdę bardzo przyjemny, miły, no nie dla mnie, nie dla mnie. Ja jednak lubię dłuższe swetry. Musiałby, najlepiej on by był, wiecie co, taki wciągnięty. Wciągnięty, by się najlepiej prezentował, jednak ja wolę dłuższe. A czy wy wolicie dłuższe, czy krótsze? Jeżeli lubicie takie, bo były w różnych kolorach, to zapraszam Was serdecznie. Linki do tych sweterków w opisie, więc będziecie sobie mogli szybko kliknąć i znaleźć dany sweter. Także tak, czekam na Waszą opinię. Sweterka numer 2 w komentarzu. Musiałam zamknąć okno, bo jakieś kocie party za oknem. I pokazuję Wam już trzeci, ostatni sweterek. Chyba mój ulubiony. Sweter w pięknym kolorze. Takiego ciemnego beżu, brązu. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jest on bardzo długi. Zaraz Wam go przymierzę, to oddalę się całkowicie, żebyście mogli zobaczyć, jak długi jest. Rozmiar M. Zobaczmy skład, bo jest naprawdę bardzo, bardzo miły. Już tak się zniżyłam i tak już jestem nisko. Bierzemy w 30 stopniach w rączkach. Skład to 50% poliester, 25% poliamid, 15% akryl, 3% wełna, 3% elastan. Długi skład porównując z poprzednika, ale naprawdę jest bardzo fajny. To, co lubię, czyli będą tutaj dłuższe rękawki i ze ściągaczem, co też cenię. Myślę, że będzie się fajnie prezentował i wielu z Was przypadnie do gustu, bo jest naprawdę taki efektowny przez tą długość. Myślę, że fajnie można go wystylizować, a ja już go dla Was przymierzam. I zobaczcie, on jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długi. Ja tu mam puf, nie będę już na nim stawać, jakiś oszołom, ale zobaczcie, naprawdę długi.
za łydkę. Bardzo, mimo wszystko, że długi, miękki i lekki, niesamowicie lekki, naprawdę. Bardzo fajny, bardzo fajna długość rękawów. Co ja akurat zawsze biorę pod uwagę. Nie wiem, czy wy też tak patrzycie na rękawy, dajcie znać. Czy tylko ja mam jakieś zboczenie na punkcie rękawów, ale uważam, że są o wiele bardziej komfortowe, takie długie, jak możecie wiedzieć. No, to jest od razu takie bardziej milusie. No i nie wiem, słuchajcie, kolory były bodajże jeszcze dwa, jaśniejszy i ciemniejszy, nie pamiętam już teraz. Wszystko jest długie, ale bardzo lekkie i bardzo, bardzo przyjemne, także serdecznie Wam go polecam. Niebieskie w skali od 1 do 10, czyli to wszystko, bo nie powiedziałam, oceniam na 6, a to zdecydowanie na 9, bo bardzo mi się podoba i to widzicie, że to jest moja długość zdecydowanie. Dużo lepiej się w niej czuję i dużo bardziej lubię takie właśnie swetry. Nie muszą być one nigdzie dla mnie zawiązywane. Akurat teraz mam, wiecie, taką koszulkę bardzo, bardzo pod szyję. Ktoś by pytał, to jest koszulka właśnie z Zalando, z Pull&Bear. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, ale już ich nie ma. I teraz to wygląda tak trochę, wiecie, no trochę tak słabo, ale oczywiście jakaś odpowiednia koszuleczka zwykła, basicowa, może z większym dekoltem i będzie naprawdę miodzio. Także naprawdę ten sweterek mi się podoba i to jest mój ulubieniec tego odcinka. Napiszcie mi proszę w komentarzach, który ze sweterków był Waszym ulubieńcem. I moi kochani, piszcie, który byście Wy wybrali, czy może żaden, biorąc pod uwagę naprawdę ceny, dobre ceny w H&M-ie, są one godne rozważenia, zdecydowanie, przymierzenia, obejrzenia, a tym bardziej, że zwroty naprawdę są bardzo proste. Ja zawsze bardzo lubię przez to kupować w H&M-ie, bo po prostu jest to duża dowolność, duży wybór, kiedy możecie zamówić sobie całą pakę, wybrać kilka tylko rzeczy, albo wszystkie zwrócić, kurier przychodzi Wam pod drzwi, no to jest bardzo wygodne. Tak samo jak Zalando, bardzo lubię zamawiać Zalando właśnie z Reserved z H&M-u, dlatego że bardzo łatwo jest zamówić, zwrócić. Jest to szybkie, łatwe. Ta obsługa klienta jest fantastyczna. Także, tak jak mówię, to nie jest nic sponsorowanego. Natomiast bardzo lubię po prostu te sklepy. I tak, napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona sieciówka, a ja Wam tylko zdradzę, że będzie jeszcze jedno mierzenie z H&M-u, ale czekam na paczkę i też będzie, myślę, jeszcze nawet fajniejsze. Także tak, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do obserwowania Instagrama. Jeżeli macie Instagrama, jeżeli macie ochotę, to serdecznie Was zapraszam. Gdzieś tutaj Wam się wyświetli. Życzę Wam miłego dnia. Dzięki, kochani. Pa.